Afryce jest takie drzewo, które uznawane jest za drzewo długowieczne. Potrafi przeżyć nawet do 5000 lat. Czy wiecie co to? Baobab. Dzisiaj witam się z wami owsianką. Owsianka ma w sobie baobab, a w mojej kuchni nie tylko ta miska, ale również i przede wszystkim Paulinka Foremny, która wygrała 4. edycję Masterchefa Juniora. Cześć kochana. Dzień dobry. Miło cię widzieć. Pewnie też. Dużo ugotowałaś w międzyczasie, czy nie miałaś czasu? No, trochę dużo. Trochę dużo. A chciałabyś coś ze mną zrobić, coś zdrowego, pysznego, kolorowego? No możemy dokończyć owsiankę. Świetny pomysł. Dobra, jak sobie tutaj patrzysz na stół, to co byś dodała? No możemy orzechy dodać. Świetny pomysł, to ty dodawaj. Dobra. A ja dodam trochę baobabu. To jest magiczna łyżeczka, która sprawi, że będziemy się lepiej czuły. Nie wiem, czy wiesz, że baobab ma w sobie 10 razy więcej błonnika niż jabłko i 10 razy więcej potasu niż banan. Naprawdę? Tak, ale nie będę cię zanudzać, dlatego że myślę, że smak cię przekona. A jakbym dała jeszcze orzechy włoskie, co ty na to? No to dobry pomysł. No to jak świetny pomysł, to dodawaj. Dobra. A ja dodam porzeczki. A co byś powiedziała na miętę? No możemy dodać. Fajnie. Słyszałaś kiedyś o nasionach chia? Tak. Lubisz? Mhm. No to wspaniale, to sobie dodamy. Miętę udekorujesz? Wiem, że świetnie ci to wychodzi, przynajmniej tak wychodziło w Masterchefie Juniorze. Powiem ci, że to jeszcze nie jest czas na jedzenie, bo teraz jeszcze jest czas na więcej pracy i więcej gotowania. Co ty Dobra. Na to? Dobra, no to odstawiamy. A ja proponuję ci teraz super zdrowy, pyszny deser. Owoce pod kruszonką? Dobra. To masz miskę. Przygotujemy kruszonkę na bazie mąki razowej. Dodajemy też baobab, nasze drzewo życia. Alala. Trochę masła, bo to w kruszonce być musi. Jakie znasz rodzaje cukru? Trzcinowy i zwykły, i biały. Mm-hmm. To ja ci zaraz pokażę cukier, który też jest superfoodem, cukier kokosowy. Patrz, jaki ma fajny kolor. Widziałaś kiedyś taki kolor cukru? Nie. Ale ładny. No bardzo ładny. I on nam świetnie zabarwi tą kruszonkę. O, ekstra. I też do tego dodamy odrobinę, gdzie byśmy mieli chia? Odrobinę chia, tu jest, odrobinę chia. Okej, to możesz sobie wyrabiać, a ja sobie tak postoję i zastanowię się, jakie owoce byśmy sobie wybrały. Przyjaciele mają dosyć, że tak cały czas gotujesz. No nie wiem, to trzeba się ich zapytać. Proste, czemu ja się pytam jej, trzeba zapytać sąsiadów. Pięknie wyrobiłaś kruszonkę. Spójrz. Wspaniale. To jest kruszonka zrobiona przez małego, ale wielkiego Masterchefa. Chcesz spróbować? Ja uwielbiam na surowo. Ciasto. No pyszne, słodziutkie. Lekko kokosowe. Dodamy trochę malin. Dobra. Dobra, dajesz maliny. Ja tak trochę sobie sypnę, może nawet borówek. O, kto mi zabroni. I mówiłam o jagodach goi. To też je dodamy. Pyszne są te jagody goi. Są owoce, jest kruszonka i teraz musimy połączyć jedno z drugim. Ja to normalnie biorę tak i po prostu tak trochę posypuję. Dobra. Okay? Czyli słuchajcie, niepotrzebny nam wałek, niepotrzebny nam jest robot kuchenny, potrzebny nam jest zdolny Masterchef Junior, który zrobi najlepszą kruszonkę na świecie, ale myślę, że nie trzeba być Masterchefem, żeby przygotować ten przepis, bo był... Łatwy. Łatwy. Włóżmy to do piekarnika. Dobra. Świetnie. I bum. A na ile będziesz piekła? A to jest świetne pytanie. Co powiesz na 25 minut? A w jakiej temperaturze? A co powiesz na 180 stopni? Dobra. Zaakceptowane? Tak. To my sobie teraz zjemy i poczekamy, aż się owoce upieką, dobra? Mhm. Trochę miodu może? Możemy trochę dać. Ja też bym trochę dała. No, świetnie to robisz. Widać, że masz świetne doświadczenie. Tak. Jesteś profesjonalistką w swoim zawodzie. Pięknie. Lubisz jagody? Mhm, bardzo nawet. Najbardziej lubię pierogi z jagodami i jak byłam na wakacjach u cioci, to zbieraliśmy jagody i potem z nich pierogi robiliśmy. Mieliśmy takie całe czarne ręce, zęby, języki też, ale też była taka śmieszna z tym historia jest, bo jak byliśmy, no to tam
była taka dróżka i tam było takie duże mrowisko i z tego mrowiska wyłaziły mrówki i cała droga była z tych mrówek, a i nam połowa tych jagód spadła, już nie było jakich odzyskać. Dużo się działo. My tu na szczęście w ogóle mamy goi, nie mamy mrówek. A jeśli następnym razem byś sobie pobrudziła dłonie, to bardzo fajnie jest się umyć później sokiem z cytryny. Świetnie sobie radzi z brudnymi rękami od jagód. Ale my tu gadu-gadu, a ja czuję, że nasze owoce są gotowe. Tam-tadam-tadam. No bardzo ładnie, one ładnie pachną. I jak się tak smakują te jagody goi, to może ich jeszcze dodamy tutaj na ryż, co? Tak, to ty dodawaj jagody, a ja dodam trochę migdałów. Wspaniale, wyszło nam? No. Owsianki są prawie zjedzone, to jest jeszcze nienaruszone. Ale co, namawiamy was do gotowania razem z nami. Tak. Wypróbowania tych przepisów. No i smacznego. No tak. No, popróbujemy sobie tego teraz, no. No ba. Mi bardzo smakuje. Mhm. Gdzie? Na Karaiby. Na Karaiby, mamma mia. I co tam się je? No, to co tam będzie. Nawet kwaskowate lekko. Czyli jagody podwójnie jagodowe. Pierogi. Pierogi podwójnie jagodowe. Ale te jagody bez mrówek też by tu mogły pasować. A pierogi tutaj? Oddychanie jest bardzo ważne. Pamiętaj, że możesz oddychać. Wszyscy. Do zobaczenia. Dużo superfoodów. Dużo superfoodów. Dużo zabawy. Dużo zabawy. I dużo frajdy. Dużo frajdy.